dobry Państwu, Małgorzata Margaz, witam Państwa w programie Kętrzyn Flash. A oto co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Rada Miasta Kętrzyn już działa. Święto osób niepełnosprawnych, marsz przeciwko przemocy. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Pierwszego grudnia w kętrzyńskim ratuszu po raz pierwszy zebrała się nowa Rada Miejska. Podczas posiedzenia zaprzysiężono ponownie na urząd burmistrza miasta Kętrzyn Krzysztofa Hećmana. Radni wyłonili ze swojego grona również przewodniczącego Rady, którym został Dariusz Duczek. Jego zastępcami, a jednocześnie przewodniczącymi komisji problemowych zostali Helena Szymkiewicz, Halina Piasecka i Romuald Budrewicz. Wybór na radnych teraz był bezpośredni, troszeczkę inaczej niż dotychczas bywało. Mam nadzieję, że każdy to tak samo odczytuje, że po prostu zaufanie mieszkańców, wyborców zostało złożone na ręce danego radnego. No i ten radny powinien wszystko zrobić, żeby dobrze współpracować w kolektywie, w radzie, żeby można było wspólnie, kolegialnie podejmować wspólne inicjatywy. Czwartego grudnia w sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbyły się uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Na scenie m.in. podziękowano osobom i instytucjom działającym na rzecz tego środowiska. Nie zabrakło również występów artystycznych. Ósmego listopada w ramach kampanii Biała Wstążka ulicami Kętrzyna przeszedł marsz przeciwko przemocy. Jego celem było zwrócenie uwagi na rodziny i osoby dotknięte tym problemem. Po marszu w sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury wręczono nagrody zwycięzcom ogłoszonych z tej okazji konkursów. Spójrzcie Państwo na te dzieci, na naszych mieszkańców. Problem jest dosyć istotny i ten marsz jest po to, żeby to nagłośnić i zaczynamy od profilaktyki, od tych najmłodszych dzieci, więc warto powiedzieć stop przemocy. Ruszył już plebiscyt na najlepszego sportowca, trenera i wydarzenie sportowe Kętrzyna. W głosowaniu może wziąć udział każdy chętny. Informacje o kandydaturach, sposobie głosowania oraz kupony konkursowe można znaleźć już na łamach gazety naszemiastokętrzyn.pl. Głosowanie w plebiscycie trwa do 31 stycznia przyszłego roku. Siódmego grudnia o godzinie 17 w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury będzie można obejrzeć czytanie reżyserskie Pana Tadeusza w wykonaniu uczestników zajęć pracowni teatralnej Kętrzyńskiego Centrum Kultury. 10 grudnia o godzinie 16 w pracowni fotograficznej Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbędą się warsztaty portretu studyjnego. Stowarzyszenie Kulturalne Konik Mazurski zaprasza 11 grudnia o godzinie 15.30 do swojej galerii w Kętrzyńskim Zamku na warsztaty wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych. 12 grudnia o godzinie 17 w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej kartek świątecznych, tradycyjnych i nowoczesnych ozdób choinkowych, choinek i szopek oraz wypieków świątecznych. 12 grudnia o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzyńskim Zamku odbędzie się wieczór tradycyjnych kolęd i pastorałek. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Tego grudnia w kętrzyńskim City Clubie wystąpi świętujący 35-lecie działalności zespół Oddział Zamknięty. Gościem specjalnym będzie były wokalista tej grupy Jarek Wajk. Bilety w cenie 40 zł w przedsprzedaży i 50 zł w dniu koncertu do nabycia w City Clubie i kasie Kina Gwiazda. 18 grudnia o godzinie 17, 18.30 i 20 w sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury będzie można obejrzeć spektakl taneczny na motywach opowieści wigilijnej w wykonaniu
spotkaniu kętrzyńskich tancerzy. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie Kina Gwiazda codziennie w godzinach 14:00–21:00. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w Kinie Gwiazda. W repertuarze na ten tydzień można znaleźć takie tytuły jak Wielka Szóstka oraz Igrzyska Śmierci Kosogłos część pierwsza. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej kina. Szóstego grudnia o godzinie 10 przy ulicy Kajki rusza ponownie lodowisko. Przez pierwszy weekend wstęp jest bezpłatny. 6 grudnia w Bałtyckim Centrum Bilardowym w hali sportowej przy ulicy Moniuszki o godzinie 10 odbędzie się mikołajkowy turniej bilardowy o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn. Natomiast o godzinie 13 w hali sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego odbędą się rozgrywki Ligi Futsalu. Wstęp dla widzów jest bezpłatny. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Małgorzata Margas, dziękuję serdecznie za uwagę.